Dobra, dzisiaj mamy wtorek, 12 listopada 2019 roku. To jest tydzień na GPW, a ja nazywam się Marcin Działek. Jestem doradcą inwestycyjnym i analitykiem technicznym specjalizującym się w teorii fal Eliota. Tak jak Państwu zapowiadałem podczas ostatnich webinarów, na końcu tego nagrania pojawi się na razie słownie portfel techniczny, czyli te walory. Takie jakby podsumowanie tego, o czym Państwu mówię, to, co chciałbym trzymać w portfelu, to, czego z punktu widzenia analizy technicznej należałoby unikać, jak się pozycjonować na najbliższe tygodnie. Bez zbędnej zwłoki przechodzimy do analizy technicznej. Tradycyjnie kontekst makro mogą Państwo otrzymać czy posłuchać podczas odsłuchiwania drugiego webinaru tygodnia na giełdach zagranicznych w tygodniu na GPW. Króluje analiza techniczna. No i właśnie, pierwsza taka zasadnicza zmiana, której dokonałem od ostatniego nagrania, to przerysowałem układ falowy na WIG-u, jak i na indeksie WIG20. No i jest to pokłosie tego, o czym Państwu już opowiadam od kilku tygodni, że mamy taki niezbyt klarowny ruch, który de facto jest w szerokim kanale wahań, bo górne ograniczenie tego kanału to są okolice 61 500, dolne to jest powiedzmy rejon 55-54 tysiące punktów, no i kilkanaście miesięcy poruszamy się w takim kanale. Podczas ubiegłotygodniowego nagrania mówiłem Państwu o tym, że jeżeli mamy taki ruch w kanale, to najprawdopodobniej to oznacza, że jesteśmy w trakcie budowania jeszcze układu korekcyjnego. Stąd patrząc między innymi po tym, jak dynamicznie rósł KGHM, po tym, jak dynamicznie rósł indeks WIG20 i indeks WIG, wydaje mi się, że właściwe oznaczenie zakłada, że jeszcze budujemy tą korektę spadkową i że zamiast korekty płaskiej A, B, C, jak było to dotychczas, oznaczyłem ten cały układ jako W, X i ostatnia część korekty zamiast prostej struktury C przybrała postać najprawdopodobniej trójkąta. To oznacza, że fala A, fala B i najprawdopodobniej fala C jest za nami. Co więcej, ten układ dobrze koresponduje z tym, co słychać na rynkach schodzących. Pamiętajmy o tym, że nasza giełda, pomimo tego, że oficjalnie już jest zaliczana do giełd rozwiniętych, do tak zwanych developed market, to cały czas przez zarządzających, jeszcze myślę przez spory okres czasu, będzie jednak zaliczana do, czy będzie, mówiąc kolokwialnie, chodziła raczej jak rynki wschodzące, z tego względu, że jednak strukturą jest to typowa giełda wschodząca, a nie giełda dojrzała. Mamy przewagę sektora finansowego, sporo spółek surowcowych, typowy układ giełdy wschodzącej, praktycznie zero, czy niewielki udział przemysłu czy technologii. Tym samym na rynkach wschodzących, jak Państwo posłuchają w drugim webinarze, mamy dość symetryczny układ, jeśli chodzi o korektę, którą tworzymy. No i w przypadku WIG-u bardzo dobrze ten wariant się spisuje. No i co jest takie istotne, uderzyliśmy w potężną zaporę w ostatnim tygodniu i na tej zaporze na razie cena się zatrzymała. Uderzyliśmy w przełamaną linię trendu wzrostowego na wykresie długoterminowym. To jest linia trendu od dołka po kryzysie finansowym. W tą linię trendu uderzyliśmy, która była uprzednio przełamana. Poprzednim razem zatrzymaliśmy się na tych poziomach i rynek dość mocno się cofnął. Dodatkowo uderzyliśmy w linię trendu spadkowego i w 61,8% zniesienia Fibonacciego fali B. Trójfalowy wzrost został najprawdopodobniej zrealizowany. Tym samym mamy bardzo silną hipotezę, że finalizujemy falę C w tymże trójkącie. To oznacza, że potrzebujemy jeszcze korekcyjnej falki D, E i następnie pięciofalowej sekwencji spadkowej. Oczywiście alternatywa, którą Państwo widzieli ostatnio, czyli w zeszłym tygodniu, to był mój wariant główny, zakłada, że w rejonie 61 tysięcy punktów zakończyła się korekta, ta nieregularna, płaska, tworząca falę drugą i następnie mamy jedynkę klinem kończącym, klinem wprowadzającym, przepraszam, dwójkę i teraz byśmy potrzebowali dynamicznej przeceny tworzącej falę trzecią. W tym wariancie dzisiejszym do tych dynamicznych spadków trochę jeszcze potrzebujemy czasu. Najpierw umiarkowana przecena, fala E i dopiero właściwa sekwencja spadkowa. To dobrze współgra z wariantem na WIG20. Tu również zatrzymaliśmy się na silnych
silnych oporach. Praktycznie symetryczne są te układy. No i również spodziewam się takiej sekwencji typu D i E na tymże indeksie, po których dopiero nastąpi przecena zmierzająca w stronę gdzieś 1900 punktów. Również MWIG wpisuje się w ten scenariusz. W przypadku MWIG-u wprawdzie mamy klina wprowadzającego, myślę, że to już jest dominujący scenariusz, czyli po zakończeniu korekcyjnej wzrostowej fali B rozpoczęliśmy sekwencję, kolejną pięciofalową sekwencję budującą większą falę C. Oczywiście mamy zakończonych pięć falek spadkowych, które ukształtowały klina wprowadzającego, więc ewentualna hipoteza końca korekty jest dopuszczalna. Natomiast nie współgra nam ten układ na WIG-u, dlatego też uważam, że zbudowaliśmy pierwszą falę, tworzymy obecnie korektę tworzącą falę drugą, po której spodziewam się jeszcze takiego wariantu. Czyli fala druga, która może się obecnie już finalizować na poziomach 3800, możemy jeszcze podejść 120 punktów wyżej do oporów i do zniesień Fibonacci'ego, to nawet byłoby wskazane, gdyby cena zameldowała się na tych wyższych poziomach. I następnie uważam, że trzecia, czwarta, piąta fala przed nami. Dominujący scenariusz na WIG-u jest spadkowy i pytanie jest tylko takie, który z tych dwóch scenariuszy spadkowych, czy ten trójkąt, czy ten scenariusz pokazywany w zeszłym tygodniu, będzie rozgrywany. Trochę nam się klaruje sytuacja na SWIG-u, bo najprawdopodobniej SWIG zakończył nam klina wprowadzającego. Mamy pięć falek w klinie i to wygląda dość dobrze jakby w połączeniu do indeksu MWIG. Tam wprawdzie ten klin miał znacznie większy kąt natarcia, natomiast tutaj też mamy formację klina. Wybiliśmy się górą, więc tworzymy gdzieś korektę tworzącą falę drugą i jednak ten indeks najprawdopodobniej będzie wracał do ruchu spadkowego. To jest cała taki problem wynikający z SWIG-iem, że mamy dość mocno wiarygodną też alternatywę zakładającą, że od wieloletniego maksimum mamy ukształtowanego zygzaka spadkowego, po którym nastąpiła jedynka i zakończyliśmy falę drugą. Jeśli przebijemy tegoroczne maksimum i ta dynamika wzrostów się pojawi, to ten różowy wariant może się już aktywować. Natomiast wydaje mi się, że bardziej prawdopodobny jest jednak ten wariant spadkowy. Tutaj, pomimo tego, że przebiliśmy jedną linię trendu, to należy zwrócić uwagę oczywiście na tą linię trendu wyrysowaną po dwóch lokalnych maksimach. Dopiero przełamanie tej linii trendu mogłoby uwiarygodniać ten różowy scenariusz. Ok, przechodzimy teraz do analizy poszczególnych sektorów. No i tak, zaczynamy od sektora gamingowego i tutaj mamy dość, bym powiedział, różną sytuację na poszczególnych spółkach. Po pierwsze, CI Games wybił się dołem z formacji trójkąta. No i już w zeszłym tygodniu dość takie duże dywagacje na temat CI Games Państwu przedstawiałem. Wygląda to tak, że powinniśmy z tego trójkąta kontynuować marsz w kierunku południowym. Celem jest przebicie dołka fali W. To pozwoli nam zakończyć tą regularną korektę płaską, która ma oczywiście postać korekty złożonej. To nie jest oczywiście istotne, czy jest to korekta złożona, czy nie. Główna idea jest taka, że jest to korekta płaska, czyli mamy pierwszą sekwencję korekcyjną, następnie falę jakby powrotną, czyli korektę wzrostową w większej korekcie spadkowej i ta korekta wzrostowa zniosła 90% wcześniejszego ruchu. I to oznacza, że ruch spadkowy powinien mieć taką samą długość jak ten wcześniejszy ruch spadkowy. No i te projekcje wypadają w rejonie 57 groszy, nieco poniżej dołka fali W, czyli 62 groszy. I wydaje mi się, że do tych poziomów CI Games mógłby zmierzać. No i tak jak Państwu mówiłem w zeszłym tygodniu, no idealny taki wariant fundamentalny, który by nam potwierdził ten wariant techniczny, byłby taki, że na przykład mamy przesunięcie premiery Snajpera o jakieś 2-3 tygodnie, czy o miesiąc, czy na przykład na przyszły rok, nieistotne to jest. No i to spowoduje dość dużą dynamikę tego ruchu w dół, wybicie dołka fali W i następnie snajper okazuje się sukcesem i zgodnie z tym przedstawionym scenariuszem rośniemy razy 8 czy razy 10, bo taki jest długoterminowy scenariusz dla CI Games. W przypadku Ten Square Games ustanowiliśmy maksimum i tym samym zrealizowaliśmy wariant alternatywny, o którym Państwu mówiłem ostatnio, zakładający, że po tym głębokim zejściu, jeśli wybijemy szczyt, to zbudujemy klina kończącego. Ten klin jest już potwierdzony dywergencją, więc w rejonie, w szerokiej takiej strefie 170-190 zł powinna się zakończyć tendencja wzrostowa. No i spodziewam się następnie kontynuacji, czy inaczej rozpoczęcia, bo to
nie kontynuacja, tylko początek tego ruchu musiałby być ruchu spadkowego, który zniósłby całą formację Klina. Przymierzam się do wydania rekomendacji sprzedaj na ten Square Games. Myślę, że na dniach może ona się pojawić. W zeszłym tygodniu mówiłem o tym, że warto już otwierać pozycję w Playwayu. Chyba to jednak było otwarcie nieco przedwczesne, bo struktury wzrostowe uległy załamaniu, co oznacza, że najprawdopodobniej ten dołek fali W zostanie poprawiony. Innymi słowy, Playway najprawdopodobniej skoryguje się nieco niżej. Ta korekta nie będzie głęboka, ale powinniśmy osiągnąć strefę 168-164 zł, czyli około 5-8% w dół. Z tego też względu w portfelu należałoby na razie zamknąć tą pozycję długą w Playwayu, poczekać na zrealizowanie tej struktury spadkowej i reakcję na tym istotnym wsparciu. Myślę, że w przyszłym tygodniu, może za 2 tygodnie będzie moment do tego, aby z powrotem Playwaya dodać do portfela na tą wzrostową falkę D. W długim terminie to jest moim zdaniem jedyna spółka gamingowa z sektora gamingowego, która ma potencjał do dalszych wzrostów. 11bit wprawdzie silnie zareagował taką strukturą wzrostową w ostatnich dniach, natomiast te wzrosty mają na razie charakter typowy korekcyjny. Mamy falkę A, falkę B i falkę C na chwilę obecną. Czy z tego powstanie 5 fal? Taki scenariusz jest jeszcze dopuszczalny, natomiast na razie zatrzymaliśmy się na silnym oporze w postaci przełamanej brązowej linii szyi odwróconej, znaczy klasycznej formacji głowy z ramionami i w rejonie średniej kroczącej. Nie jest to znowu jakoś bardzo istotna średnia krocząca, bo nie była ona jakby zbyt często respektowana przez rynek. Natomiast mamy taką opcję, że ukształtowała nam się fala pierwsza, druga i następnie kolejna fala pierwsza, druga i możemy powracać do ruchu spadkowego. Pomimo tego odreagowania cały czas jestem spozycjonowany na krótko w przypadku 11bita i uważam, że ta sekwencja spadkowa powinna w kolejnych tygodniach się rozwijać. Na kanwie optymizmu na rynkach światowych i tego silnego odreagowania CD Projekt po raz kolejny poprawił lokalne, znaczy historyczne maksimum, kolejny rekord kapitalizacji, ten podwójny szczyt został poprawiony. W tym momencie mamy koncepcję ukształtowania rozszerzającego się klina kończącego, natomiast w przypadku CD Projektu mamy kształtowany taki ruch wzrostowy charakterystyczny dla bańki hiperbolicznej. No i prawda jest taka, że nawet do samej premiery Cyberpunku te wzrosty, każdy dołek może być pretekstem do kupna. Mamy silne opory, teoretycznie struktura czy walor powinien się korygować, ale tutaj mamy do czynienia z zupełnie innymi siłami rozgrywającymi te wzrosty na CD Projekcie, więc tutaj do momentu zmiany sentymentu będą możliwe cały czas nowe maksima, pomimo tego, że struktura powinna się kończyć. Następna branża w takiej kolejności, którą zawsze Państwu pokazuję, to energetyka. W przypadku energetyki pojawił nam się potwierdzenie sygnału kupna, bardzo fajna tendencja wzrostowa, olbrzymia dynamika wzrostów w ostatnich tygodniach, no i w końcu mamy takie wyraźne odreagowanie na energetyce, coś co miało miejsce już na początku tego roku, coś co miało miejsce w końcówce ubiegłego roku, no i ta dynamika wzrostów powinna rosnąć. Na wykresie godzinowym ten taki układ podzielony 1-2-1-2 jest już usprawiedliwiony tą silną tendencją wzrostową i wydaje mi się, że powinniśmy zmierzać do pierwszego silniejszego oporu, którym jest górne ograniczenie klina, a przełamanie tego klina, tego górnego ograniczenia klina kończącego będzie potwierdzeniem zmiany długoterminowego trendu. To doskonale jest widoczne na PGE. PGE jest już o krok od dojścia do tej strefy. Myślę, że jeszcze należałoby wyrysować drugie ograniczenie. No i właśnie, sforsowanie takiego szerokiego pasma oporu na PGE, czyli strefa 11-20, 10-20, taką strefę o szerokości złotówki. Przebicie tego poziomu będzie potwierdzeniem odwrócenia trendu spadkowego. Na razie bardzo pozytywnie należy zinterpretować sforsowanie tej czerwonej strefy oporu. No i znowu na wykresie godzinowym, jak przyjrzymy się walorowi PGE,
ten układ, który dla Państwa rysowałem, czyli 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, czyli sekwencja fal pierwszych i drugich, takie układy zawsze muszą być potwierdzone dużą dynamiką ruchu wzrostowego. Jeśli tej dynamiki nie ma, to najprawdopodobniej zamiast układów 1, 2, 1, 2 mamy jakiegoś trójkąta i korektę typu A, B, C, gdzie fala B jest trójkątem. Natomiast dynamika się pojawiła, więc możemy rozpisać ten wzrost jako wzrost silnie impulsowy. No i zmierzamy do tej strefy oporu. Kolejnych kilka procent wzrostu przed nami. No i tu jest kluczowe pytanie, jak walor w tej strefie się zachowa. Znaczy, nie spodziewam się, żeby udało się tej strefy oporu przebić jakimś jednym silniejszym ruchem wzrostowym. Raczej dojdziemy do tej strefy i kluczowe będzie to, czy będziemy poruszać się trendem bocznym, czyli konsolidować się, co by było charakterystyczne dla fal czwartych i oznaczało, że najprawdopodobniej po okresie wychłodzenia nastąpi kolejna tendencja wzrostowa przełamująca ten opór, czy też z tego oporu zaczniemy dynamicznie się korygować impulsem i to by mogło oznaczać, że jeszcze w tej większej tendencji spadkowej się znajdujemy. Oczywiście będę się mocno przyglądał zachowaniu poszczególnych walorów na tych oporze. Natomiast co jest też takie istotne, to nie jest tak, że wszystkie tych pięć spółek na tym oporze znajdują się jednocześnie, bo w innym miejscu jest PGE, w innym miejscu jest Energa, Enea czy Tauron. W przypadku energii mieliśmy hipotezę zakończenia formacji klina. Na mniejszych interwałach czasowych mieliśmy tutaj dość ładną dywergencję, no i po zakończeniu tego klina budującego falę B, wzrosty na razie przybrały dość ładną dynamikę. Zeszłotygodniowa świeczka zakryła ostatnich 5 tygodni. To jest bardzo fajna formacja. Widzimy potężne objęcie hossy na wykresie miesięcznym. Wprawdzie do końca miesiąca jeszcze mnóstwo czasu nam zostało. Natomiast wygląda to tak, że te wzrosty przynajmniej do górnego ograniczenia kanału spadkowego w stronę 8 zł powinny się rozkręcać. Natomiast długoterminowa struktura zakłada budowanie formacji nieregularnej płaskiej typu ABC, czyli wzrosty w stronę 15 zł są możliwe. Na Tauronie doszło do przełamania czerwonej linii trendu spadkowego, albo innymi słowy, innej formy klina spadkowego. No i ten układ 1, 2, 1, 2, 1, 2, tak samo jak na PGE, wydaje się jakby być potwierdzany. Mamy również test w tym momencie, czy dochodzimy do tego górnego ograniczenia klina. Cena się na tym zatrzymała, czyli jak Państwo widzą, na PGE mamy jeszcze kawałek drogi do tego klina, do górnego ograniczenia klina, a Tauron już to ograniczenie testuje, może na razie jeszcze nie testuje, tylko do tego ograniczenia po prostu doszedł i na wykresie godzinowym widzimy 1, 2, 1, 2, 1, 2 i kolejne dynamiczne wzrosty. No i oczywiście, jeśli sforsujemy te górne ograniczenie klina, otworzymy sobie drogę do strefy 2,50, czyli silnej strefy. Myślę, powinna ona być zaznaczona kolorem czerwonym. Silnej strefy oporu to był taki wielokrotny dołek 2016 roku, skąd zaczęły się silne wzrosty, ale też ta strefa zatrzymała nam wzrosty z 2018-2019 roku, czyli przełamanie górnego ograniczenia klina otwiera nam drogę do kolejnych dynamicznych wzrostów w stronę 2,40, a jak przełamiemy 2,40, powinienem to myślę dla Państwa wyrysować w taki oto sposób, jak przełamiemy 2,40, to zgodnie z teorią falową powinniśmy zmierzać w stronę 4 zł, czyli do miejsca zakończenia fali drugiej w klinie. To są zazwyczaj te miejsca, gdzie tendencja wzrostowa zmierza po formacji klina kończącego. No i na końcu zamiast zepaka powinna się pojawić inna spółka i zrobimy właśnie taką zmianę. Wrzucimy ją do sektora. Wprawdzie jest to sektor mała spółka z SWIG-u, natomiast dotycząca odnawialnych źródeł energii. Zarówno ZEPAK, jak i Polenergia. Natomiast w końcu doszło do sforsowania 26 zł i przełamaliśmy górne ograniczenie trójkąta. I tym samym Polenergia otwiera sobie drogę do kontynuacji wzrostu w stronę gdzieś tu tych 38-40 zł. Ta fala czwarta koresponduje z falą drugą, chociaż oczywiście patrząc na długość trwania fali drugiej, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dopiero nam się budowała fala A czy fala B, czyli ten trójkąt mógłby się na wiele miesięcy rozciągnąć w czasie. Aczkolwiek uważam, że te pozytywne sygnały w całym sektorze, które są widoczne, mogą oznaczać, że trójkąt na Polenerdze już się zakończył i będziemy wkrótce testować po raz kolejny
tą czerwoną linię trendu spadkowego, która moim zdaniem powinna zostać przełamana, a przełamanie od tej linii otworzy nam drogę, tak jak już wcześniej Państwu mówiłem, do takiej szerokiej strefy 36-40 zł. Uważam, jeszcze jedna spółka i zaraz to podsumowanie, o którym chciałem powiedzieć, jeszcze Enea. Enea po świetnych wynikach mieliśmy taką silne wzrosty luką Hossy. Wprawdzie popyt tego pierwszego dnia oddał część wzrostów jakby w stronie podażowej, natomiast kolejne silne wzrosty i przełamanie oporu w postaci górnego ramienia trójkąta, czy linii trendu spadkowego. No i znowu, to o czym mówiłem na początku, czyli poszczególne spółki z sektora są w innych miejscach. PGE zmierza w stronę oporu, Tauron znajduje się na oporze, a Enea i Energa już się z tych oporów wybiły, czy z tych formacji spadkowych wybiły. Czyli na Enei i na Energę pojawiły nam się silne sygnały kup. Na Tauron zaraz ten sygnał może generować, a PGE za chwilę do tych spółek może dołączyć. Pole Energia również ten sygnał wygenerowała. To oznacza, to są takie zdrowe oznaki silnego trendu, który najprawdopodobniej się rozpoczyna. No i w przypadku Enei zgodnie z projekcją możemy zmierzać gdzieś w stronę 13 zł, a może nawet i wyżej, choć pierwsze targety to będą strefy oporu wynikające z okolic 11-11,50. Innymi słowy, uważam, że w portfelu całych 5 spółek energetycznych moglibyśmy posiadać ze względu na to, że nasz rynek nie jest tak szeroki. Dywersyfikując się, możemy cały sektor energetyczny włożyć do portfela, może poza ZEPAK-iem, bo on trochę wygląda gorzej. Jeśli chodzi o chemię, tu mam małą zmianę, albo inaczej, hipotezę zmiany, do której być może przekonam się w kolejnych tygodniach, bo zupełnie inaczej wygląda kurs ciechu i zupełnie inaczej wygląda kurs azotów. W przypadku ciechu to odbicie, które widzimy, ma typowy charakter korekcyjny. Jest to jakaś formacja wzrostowa w kanale wzrostowym i tym samym testujemy jeszcze przełamaną linię trendu. Myślę, że tą linię nawet moglibyśmy w taki sposób wyrysować. Przełamaną linię trendu spadkowego, czy jakiegoś kanału raczej spadkowego, uważam, że możemy budować falę B większej sekwencji spadkowej i uważam, że w przypadku ciechu raczej należałoby spodziewać się kontynuacji ruchu spadkowego. Natomiast inaczej widzę sytuację na azotach. W przypadku azotów na razie mój główny scenariusz zakłada budowanie takiego niebieskiego trójkąta, z którego finalnie możemy silnie wybić się dołem i nawet walor mógłby się przepołowić. Natomiast zacząłem się mocno zastanawiać nad alternatywą, bo cały ten dynamiczny ruch wzrostowy po zakończeniu tej trójfalowej korekty spadkowej można rozpisać jako impuls. Wprawdzie dość na siłę, ale da radę ten ruch rozpisać jako fala pierwsza. Trójfalowe zejście idealnie wpisuje się nam w wygląd czy w charakter ruchu korekcyjnego, w sensie korekty spadkowej, która najprawdopodobniej, bo nie mam zaznaczonego tutaj zniesienia, ale najprawdopodobniej ta korekta zatrzymała nam się na ciekawym zniesieniu Fibonacciego. Będzie to najprawdopodobniej 61,8. Dokładnie 61,8% zniesienia Fibonacciego tej wzrostowej sekwencji zaliczone. To jest tak naprawdę typowe miejsce, gdzie zazwyczaj kończy nam się fala druga. Natomiast co jest znaczące, ten wzrost intradayowy, który nastąpił po ukształtowaniu tego dołka, ma znamiona impulsu. Oczywiście impuls nam tu pasuje w dwóch wariantach, czyli w wariancie różowym 1-2, następnie 1-2 i silna trójka w trójce przed nami, bądź w wariancie czarnym, czyli falka A, falka B i wtedy mamy A, B, C budujący falkę C. W obu wariantach pasuje nam ten scenariusz. Innymi słowy, będzie można się zastanowić mocno nad taką sekwencją, czy azoty nie należałoby podebrać gdzieś w tym rejonie 32-33 zł. Gdybyśmy tych 10% się skorygowali, to byłoby świetne miejsce do otworzenia pozycji długiej z takim średnioterminowym targetem 44-50. Z 33 zł to jest wzrost rzędu 11-12 zł, czyli jakieś koło niecałe 30% aprecjacji. No i to będzie dobre miejsce do tego, aby otworzyć pozycję długą, a następnie jak dojdziemy do tych oporów, żeby przyjrzeć się, co się dzieje. Czy znowu będziemy się konsolidować w ramach fali czwartej i wybijemy te opory, czy raczej w podejściu do tych poziomów silnie walor się odwróci, co by oznaczało
potwierdzenie tego czarnego scenariusza. Niezależnie od wariantu, który będzie rozgrywany, jeśli zbudujemy tą korektę, to najprawdopodobniej zarekomenduje dodanie azotów do tego technicznego portfela, pojawi się w spółce bądź w atrakcji dnia, bądź w spółce dnia rekomendacja na kupuj. Na razie czekam na zrealizowanie tego ruchu i oczywiście wtedy będzie krótki stop loss poniżej dołka fali drugiej. No i przy tym samym na razie jest to hipoteza ewentualnie odwrócenia tego scenariusza, który Państwu przedstawiłem. Jeśli chodzi o paliwa, widzimy ewidentnie cofnięcie po tym silnym rajdzie, zwłaszcza na Lotosie, który był widoczny. Lotos zatrzymał się dosłownie kilkanaście groszy od historycznego szczytu i zaczął silnie się korygować. No i co jest istotne, ta korekta wygląda na to, że ma charakter impulsowy. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka, poprawimy dno i mamy impuls spadkowy od szczyty, to by oznaczało, że mogłaby się zakończyć fala B. Nie wierzyłem w tą, jakby w tą opcję, bo rzadko kiedy udaje się utrzymać kształt regularnej korekty płaskiej, ale jeśli faktycznie ten impuls zostanie dokończony, to by oznaczało, że mogłaby się rozpoczynać większa sekwencja spadkowa zmierzająca minimalnie poniżej dołka fali A. W przypadku Lotosu nie mam większego zdania, czy to sprzedaj jest właściwą w tym momencie rekomendacją, natomiast takie przekonanie mam, jeśli patrzymy na PKN Orlen, bo widać po tych knotach, że PKN potężnie walczył z tym oporem w rejonie 110 zł, gdzie wypadało nam 78,6% zniesienia Fibonacciego falki B i tym samym mamy silną hipotezę, że zakończyła nam się fala C w niebieskim trójkącie. Stąd pojawiła się w ostatnim tygodniu rekomendacja sprzedaj PKN Orlen bodajże w atrakcji dnia i uważam, że powinniśmy się spodziewać takiego ruchu, czyli spadku w rejon 90 zł do ukształtowania korekcyjnej falki D, następnie jakieś odreagowanie, ale już nie przebijające szczytu fali C, co pozwoli nam dokończyć tego trójkąta i kolejna sekwencja spadkowa w stronę 70 kilku złotych. Jeśli chodzi o Lotos, nie mam zdania, jeśli chodzi o PKN, zdecydowanie nie doważaj żadnej z tych spółek w portfelu, na razie nie chciałbym posiadać. Na bankach widzieliśmy też silną reakcję podaży, kolejny knot, zatrzymanie na jakichś liniach trendu, na tej średniej kroczącej, która jednak wielokrotnie była respektowana, ale ciekawie wygląda układ na poszczególnych spółkach niż na sektorze, bo wykres sektora jest dość nieczytelny. W przypadku PKO BP mówiłem Państwu ostatnim razem, że skłaniam się coraz bardziej jednak do tego scenariuszu Klina, według którego zbudowaliśmy falę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i potrzebujemy jeszcze jednej sekwencji spadkowej, która poprawi dno, osiągniemy gdzieś poziomy 35, może 34 zł, czyli kilkanaście procent w dół poprawienie dna i to by mogło oznaczyć zakończenie tego różowego Klina, a tym samym falki C, czyli prawdopodobnie na wyższych poziomach ta korekta ABC mogłaby się zakończyć, a następnie moglibyśmy się odwracać i zmierzać na wyższe maksima. W przypadku PKO SA mamy podobny wariant, czyli wariant zakładający kontynuację tego ruchu, może tak, żeby wszystko było widać, kontynuację ruchu spadkowego. Zatrzymaliśmy się na dwóch potężnych oporach, na linii trendu spadkowego i górnym ograniczeniu klina kończącego, tego klina wyrysowanego zgodnie z zasadą Eliotowską, czyli po szczycie fali drugiej i czwartej, a także na zniesieniu 78,6 tej pomarańczowej falki czwartej. Gdy cena dochodziła do okolic 114 zł, jeśli dobrze pamiętam, publikowałem wtedy bodajże w atrakcji dnia rekomendacje sprzedaj, uważając, że nie uda nam się przełamać tego oporu. No i wygląda na to, że ta hipoteza była właściwa, bo sekwencja trójfalowa wzrostowa potwierdza tą hipotezę. Ruch spadkowy, który nastąpił, załamał lokalny szczyt, więc nie mamy impulsu, mamy trójfalową tendencję, co oznacza, że najprawdopodobniej zakończyła się korekta wzrostowa i spadki powinny poprawić minima. Tym samym uważam, że strefa 90 zł do przetestowania, no i po 90 zł będzie to miejsce na bardzo silnego kupna. Wtedy wejdzie rekomendacja na pewno strong buy, będziemy mieć potężną dywergencję. To byłby taki piękny książkowy układ do zagrania na koniec długoterminowej korekty spadkowej. Więc uważam, że do tych poziomów 90 powinniśmy zmierzać, nie posiadać PKO SA w portfelu, no i gdy dojdziemy do tych poziomów, najprawdopodobniej ta dywergencja
jeszcze wydłuży się w czasie, będzie mieć, no myślę, kilkunastomiesięczną dywergencję i będzie to bardzo silny sygnał kupna. Więc czekamy na test okolic 90 zł. Mówiłem, że do portfela należałoby dodawać już Alior, bo mamy hipotezę końca wydłużonej fali piątej w tendencji spadkowej. No i proszę zobaczyć, co cena następnie zrobiła. Mamy impuls wzrostowy i ruch korekcyjny, który skorygował się do klasycznego zniesienia Fibonacciego. Jesteśmy dzisiaj na 61,8. Z tych poziomów Alior reaguje, tym samym jak najbardziej powinniśmy go dalej trzymać w portfelu z perspektywą wzrostu w stronę 50 złotych. Jeśli chodzi o bank handlowy, najprawdopodobniej z tego trójkąta, takiego wydłużonego się wybijamy, powinniśmy się wkrótce wybijać dołem z tego właśnie wydłużonego trójkąta. Wkrótce nastąpi najprawdopodobniej przełamanie dolnego ramienia trójkąta i walor będzie zmierzał w stronę tych 45 zł, gdzie spadki mogłyby zostać sfinalizowane. Jeśli chodzi o ING, poprawiliśmy lokalny dołek, ale najprawdopodobniej finalizujemy dopiero takiego bardziej rozległego trójkąta. No i też uważam, że ING to jest drugi bank obok Aliora, które ewentualnie możemy trzymać. Tutaj raczej wielkich fajerwerków się nie spodziewam, natomiast wzrosty w stronę tych 220 zł są możliwe. No i co jest istotne, jesteśmy na linii trendu wzrostowego, więc na razie podtrzymuję tą rekomendację kupuj i takie nieśmiałe, ale jednak posiadanie w portfelu ING zalecam. Jeszcze jeden bank, mało płynny, Boś Bank, natomiast z bardzo ciekawym, długoterminowym układem. Od historycznych szczytów mamy impuls spadkowy fale A, korektę w ramach fali B i najprawdopodobniej klina spadkowego, który nam utworzy falę C. Nie jest jeszcze powiedziane, że te spadki się zakończyły, bo mamy hipotezę możliwego testu jeszcze lokalnych minimów z tego względu, że na wykresie godzinowym ten wzrost nie wygląda na wzrost impulsowy, stąd w długim terminie uważam, że na wykresie miesięcznym być może jeszcze dołki zostaną poprawione, ale proszę zobaczyć na tą kilkuletnią rozległą dywergencję. No to może być dynamiczny wzrost na Bosiu, aczkolwiek uważam, że zanim ten wzrost nastąpi, to jeszcze ten dołek może być poprawiony, dlatego też zamieszczam tą spółkę do jakby tych walorów poglądowych. Na razie nie rekomenduję jej kupna, aczkolwiek może w najbliższym czasie pojawi się ona w kręgu moich zainteresowań, aczkolwiek do tego potrzebowałbym albo ukształtować impuls na wykresie krótkoterminowym, który Państwu pokazywałem, tam na razie impulsu nie ma, albo poprawić dołek. Jeden z tych dwóch wariantów musi zostać zrealizowany, abym włożył ten walor do portfela technicznego i zarekomendował Państwu kupuj Boś. Natomiast układ jest bardzo ciekawy, bo po tym klinie może nastąpić gwałtowne odwrócenie i przynajmniej podwojenie wartości tego banku. Dobra. Kolejny sektor jak najbardziej na buy, to są telekomy. No mamy przełamanie linii trendu spadkowego, natomiast na razie wielkiej zmienności tam nie ma. Pierwsze skrzypce na rynku zdecydowanie wiedzie w tym momencie energetyka, natomiast ten sektor cały czas mi się podoba. Po reakcji na tym istotnym wsparciu budujemy po prostu sekwencję impulsową, no i szczyty tegoroczne stoją przed nami otworem. Dobrze wygląda Play. Play powinien zmierzać na gdzieś w rejon 37 zł przynajmniej, a być może na maksima. Tyle, że mamy tutaj oczywiście tą możliwość powstania, tak jak Państwu zaznaczyłem, jakieś korekty spadkowe, aczkolwiek uważam, że powinniśmy Playa po prostu trzymać na razie w portfelu. Obok niego Orange, ciekawy układ, bo buduje nam się formacja z trójkąta, co oznacza, że za kilka sesji najprawdopodobniej zakończymy tego trójkąta, wybijemy się z niego górą. Na razie mamy zbudowaną falę A, falę B, falę C, budujemy teraz falę D, potem jeszcze falkę E i wybicie górą przed nami. Na wykresie długoterminowym mamy świetny układ na buy w stronę 13 zł, czyli dalej Orange powinien się znajdować w naszym portfelu. Tak samo jak cyfrowy Polsat, tu również na wykresie długoterminowym sforsowaliśmy górne ograniczenie kanału spadkowego i otworzyliśmy sobie drogę w stronę 40 zł. Na razie nic na tych spółkach z sektora telekomunikacyjnego specjalnego się nie dzieje, są to układy długoterminowe, dynamik na razie wielkich nie ma, aczkolwiek wykresy techniczne jakby są bardzo pozytywne. No i nawet ten maluch Netia też w tym jako
część portfela raczej długoterminowego jak najbardziej tak, w stronę 7,50, czyli jest to bardzo duży potencjał wzrostów, ale patrząc, że jest to wykres tygodniowy i tej zmienności na razie nie ma, no to myślę, że jeszcze wiele tygodni, jeśli nie miesięcy, ten ruch na Netii może zająć. Ale na razie nie ma tutaj żadnych oznak jakichś negatywnych na Netii, razem z całym sektorem powinna zmierzać w kierunku północnym, więc cały sektor do kupna, przynajmniej moim zdaniem. W przypadku KGHM-u widzieliśmy bardzo dynamiczne tendencje wzrostowe, bo przechodzimy już do analiz poszczególnych spółek z indeksów. Natomiast ta silna tendencja wzrostowa najprawdopodobniej zbudowała nam falę C. I zdecydowałem się, falę C w trójkącie, zdecydowałem się przerysować wariant falowy na KGHM-ie zgodnie z tym, co widzimy na WIG-u i na WIG-20. Czyli po zakończeniu fali D w długoterminowym trójkącie, bo cały czas rozgrywamy tego długoterminowego, wieloletniego trójkąta. Po zakończeniu fali D budujemy dopiero, moim zdaniem, falę E. I w ramach tej fali potrzebujemy zygzaka spadkowego. Fala A została tego zygzaka zakończona i najprawdopodobniej zbudowaliśmy A, B, C, czyli część trójkąta, z którego wybijemy się dołem. Potrzebujemy jeszcze falki D i E, tak samo jak na indeksie WIG i WIG20. I następnie ruch spadkowy, który pozwoli nam dokończyć tego trójkąta. Nie uważam, że mamy szansę na silniejsze wzrosty. Fatalnie zachowała się dzisiaj miedź, znaczy fatalnie dla ewentualnych byków, dla KGHM, stąd odsyłam do drugiego nagrania, by Państwo posłuchali o wykresie technicznym tego waloru i uważam, że dalsza słabość na KGHM w kolejnych miesiącach jest przeze mnie antycypowana. Jeśli chodzi o PGNiG, najprawdopodobniej budujemy trójkąta korekcyjnego, który albo zakończy nam falę B w zygzaku spadkowym, albo falę X w podwójnym zygzaku spadkowym. Natomiast projekcje wynikające zarówno z takiego prostego odłożenia zasięgów w tym podwójnym zygzaku, czy w prostym zygzaku spadkowym wraz pokrywają się idealnie z projekcjami wynikającymi z formacji klina, czyli spadki powinny zmierzać do dołka fali drugiej tego klina. To by oznaczało, że tak naprawdę na PGNiG-u jeszcze długo, zanim zobaczymy odbicie i walor mógłby się przeceniać nawet w stronę tych 3 zł. Trudno mi sobie wyobrazić, co na razie fundamentalnie mogłoby powodować taką przecenę, natomiast ruch spadkowy prawdopodobnie dopiero się rozpoczął, jeszcze się nie zakończył. Oczywiście mamy tutaj takie możliwości, że będzie na przykład niedociągnięta formacja zygzaka, czyli że po tym trójkącie raptem przebijemy dołek fali A, może zatrzymamy się w rejonie 4,20 i wtedy walor się odwróci. Ale taki scenariusz pokażę Państwu dopiero wtedy, gdy zobaczę formację impulsu wzrostowego, która nie zostanie załamana. Na razie uważam, że po konsolidacji, która zbuduje trójkąta, dalsza przecena na PGNiG-u przed nami. Na PZU również tworzymy trójkąta, z którego powinniśmy wybić się dołem. Uważam, że powinniśmy poczekać z kupnem, aż PZU osiągnie taką strefę 32-34 zł. Jeśli chodzi o Dino, widzieliśmy spektakularną przecenę na walorach tej spółki po tym, jak zbudowaliśmy spadkową falę pierwszą, następnie skorygowaliśmy się 3 falami do przełamanej linii trendu wzrostowego, zniesienie 88,6 zaliczone i ruch spadkowy, który, no właśnie, który albo zbudował nam falę pierwszą w kolejnej sekwencji spadkowej, bądź zakończył falę C w trójfalowej tendencji spadkowej. Wydaje mi się, że ten pierwszy scenariusz jest bardziej prawdopodobny. Pytanie, czy no na razie nie ma to znamion jakiegoś impulsu wzrostowego, więc wydaje mi się, że te spadki będą kontynuowane na walorze Dino, natomiast oczywiście mamy dzisiejsze odreagowanie po no, tych fatalnych sesjach, które Dino zaliczył po sesji prawie minus 11%, stąd mamy dzisiaj odbicie. JSW to jest mój, tak jak Państwu już mówiłem ostatnio, mój top pick, ewidentnie walor w tym momencie na buy, prawdopodobnie długoterminowy układ spadkowy się zakończył, mianowicie zygzak ABC, 200% zasięgu wybicia z formacji głowy z ramionami, najniższe zniesienie Fibonacciego, a dodatkowo na tym walorze mamy rozległą dywergencję, czy rozległą, może taka rozległa nie jest, ale jest dywergencja na RSI, po tym jak RSI osiągnęło najniższy poziom w historii. No i co jest istotne, na wykresie krótkoterminowym, na wykresie godzinowym, po wybiciu dołem z formacji trójkąta powstał nam kolejny dynamiczny impuls, trójfalowe zejście w ramach fali drugiej.
Zatrzymaliśmy się w strefie 50%, 61,8 zniesienia Fibonacciego, tej wzrostowej jedynki i na czerwonej linii trendu spadkowego. No dzisiaj wprawdzie korygujemy się głębiej, aczkolwiek to jest najprawdopodobniej ABC, zygzak, z którego powinniśmy wyrywać mocno górą. No i uważam, że to jest top pick, absolutnie walor do posiadania w portfelu, ale również można posiadać w portfelu Bogdankę, czyli podobny jakby segment, tyle że walor wyglądający lepiej fundamentalnie, nie ma takich problemów jak JSW, choć w przypadku obu tych walorów kluczowe będzie po prostu zachowanie cen węgla koksującego. Jeśli ten węgiel będzie rwał do góry, tak jak w 2016 roku, to zobaczymy analogiczną sekwencję wzrostową. A na węglu mamy ewidentnie układ świadczący o finalizacji korekty spadkowej, wielomiesięcznej korekty spadkowej po tych silnych wzrostach z 2016 roku, więc wkrótce takie wzrosty analogiczne mogą się pojawić na węglu koksującym, a tym samym na Bogdance i na JSW. Jeśli chodzi o pozostałe spółki z sektora, na Nełce niewiele się dzieje, zmierzamy na poprawę lokalnego szczytu, aczkolwiek tak jak ten wariant różowy zakłada, być może po prostu kształtuje się trójkąt i uważam, że powinien walor się nieco skorygować, zanim ewentualnie wzrosty będą kontynuowane. Na GPW cały czas czekam na poprawę lokalnego dołka, zejście do strefy 36-35 zł. To mogło być miejsce na kupno spółki, na razie przyglądam się temu walorowi i czekam, czy tak się wydarzy. W przypadku Develi po zareagowaniu na tym silnym wsparciu zmierzamy w stronę górnego ograniczenia trójkąta, czyli gdzieś w stronę 2,80, tyle że po ukształtowaniu falki D przecena w stronę fali E i dopiero właściwe wybicie z trójkąta, więc portfelowo w długim terminie tak, timingowo również walor do trzymania, natomiast jeśli dojdziemy do tego górnego ograniczenia trójkąta, będę się wtedy zastanawiał, czy na kilka tygodni nie należałoby Develi usunąć z portfela. Następny walor CCC jeszcze nie. Jeszcze potrzebujemy prawdopodobnie jednego poprawienia dołka. Wprawdzie na RSI mamy tak niskie poziomy jak w 2016 roku, skąd zaczęły się dynamiczne wzrosty. Stamtąd walor z okolic 110 zł na 300 powędrował, czyli prawie 300% do góry. Mamy już bardzo rozległą dywergencję, mamy nadbicie dolnego ograniczenia klina. To obok JSW i Aliora zaraz będzie mój trzeci, no i powiedzmy energetyki, to będzie mój kolejny, czwarty już bym powiedział top pick na rynku. Natomiast timingowo jeszcze wydaje mi się, że jeden tydzień należałoby poczekać. Bo po tej silnej przecenie, która zbudowała nam trójkę, wygląda na to, że walor ukształtował falkę A, falkę B i albo C, D i E, albo dopiero budujemy falkę C. To by oznaczało, że jeszcze D, E przed nami i jeszcze jedna przecena. Być może tylko raz dosłownie przybijemy się dołem i gwałtownie zawrócimy i wtedy nie uda nam się złapać do samego dołka podczas webinaru, ale jest duża szansa na to, że jednak ten trójkąt jeszcze trochę potrwa i być może w najbliższych tygodniach będzie walor do kupienia. Ja timingowo czekam na jeszcze lepszy moment do kupna, czyli być może uda nam się znaleźć jeszcze poniżej tych poziomów, może okolice 105 zł i wtedy walor będę publikował do kupna, choć w takim portfelu mniej timingowym absolutnie już jest do nabywania, bo mamy tą rozległą dywergencję na wykresie tygodniowym. Tak jak powiedziałem, może się zdarzyć tak, że poprawimy tylko ten lokalny dołek fali czwartej, no i to absolutnie będzie poziom do kupna i na to na CCC czekam. Więc jeszcze nie dodaję go do portfela, ale tak jak powiedziałem, może za moment. Ok, kolejny podmiot, Benefit po świetnych wynikach, zdecydowanie przebicie estymatów i dzisiaj plus nawet 10%, silna luka Hossy. Przerysowałem wariant na Beneficie, aczkolwiek dalej te wzrosty mnie nie przekonują. Z tego względu, że mamy pełen miszmasz tego, co dzieje się tutaj. Mamy tak naprawdę trójfalowe zejście, ale wzrost też jest trójfalowy. Wydaje mi się, że możemy ten wzrost rozpisać inaczej. Tą konsolidację możemy rozpisać jako trójkąta, z którego mamy jedynkę, dwójkę, trójkę, być może jakaś drobna korekta w formie czwórki i wybicie górą, nadbicie szczytu fali trzeciej, co pozwoliłoby zakończyć nam ten układ wzrostowy. Wydaje mi się, że to jest walor absolutnie, który na razie nie powinniśmy posiadać w portfelu pomimo tych silnych wzrostów, bo jesteśmy na potężnych oporach, a ta na razie tendencja wzrostowa wygląda korekcyjnie, czyli dobre miejsce do zamknięcia
do zamknięcia pozycji. Na pewno nie będę rekomendował jego kupna. Rekomendacja sprzedaj, tak jak Państwo widzą, znak zapytania. Też nie jestem do tych spadków przekonany, aczkolwiek uważam, że mam takie odczucie, że powinno się nie akumulować, tylko realizować w tym momencie zysk na beneficie. W przypadku Eurocashu wybiliśmy górą lokalny maksimum, tym samym formacja trójkąt została zanegowana, aczkolwiek jest duża szansa na to, że zamiast formacji trójkąta mamy korektę płaską typu WXY, czyli regularną złożoną korektę płaską. Cały czas mamy silną hipotezę końca fali czwartej i powrotu tendencji spadkowej, aczkolwiek muszę poczekać i zobaczyć, czy powstanie nam kolejny jakiś klarowny impuls spadkowy, który nam pozwoli powrócić do rekomendacji sprzedaj na Eurocashu. W przypadku Alumetalu po zakończeniu formacji klina kończącego, jak Państwo pamiętają, mieliśmy tutaj piękną dywergencję, która nam świadczyła o końcu tego klina. Prawda, zakończoną na tym dołku, dobrze była wcześniej wyrysowana ta dywergencja. Tym samym jedynka, dwójka, dynamiczne wzrosty w formie fali trzeciej. Powinniśmy dalej zmierzać w kierunku północnym w stronę 42 zł. Jak dojdziemy do tego górnego ograniczenia klina, może tam zastanowię się nad zamknięciem tak timingowo pozycji w portfelu. Na razie Alumetal trzymamy i cieszymy się z tego, że on dalej rośnie, bo ta formacja techniczna bardzo nam fajnie tutaj zadziałała. No i powinniśmy kontynuować tą tendencję wzrostową nawet w stronę 58,60 zł. Kolejny papier, kruk, uderzył w opór w postaci takiej podłogi, która była wsparciem, ona jest teraz oporem. Natomiast cały czas nie mam przekonania do tych wzrostów. No na wykresie godzinowym one raczej wyglądają na wzrosty trójfalowe, aniżeli na impuls. Stąd tyle, że tak. Znowu ten spadek też nie wygląda impulsowo. Więc wydaje mi się, że tworzymy cały czas jakąś formę korekty, która dopiero nam zakończy tą falę B, po czym będziemy mieli ryzyko jeszcze jednego zejścia na kruku. W tym momencie ani nie rekomenduję sprzedaj, ani nie rekomenduję kupuj. Przełamaliśmy ten poziom 145, więc rekomendacje na kupuj zostały wystopowane na kruku. No i w tym momencie ja się przyglądam z boku, aczkolwiek mam przeczucie, że ten wariant różowy będzie tym wariantem wiodącym, z tego względu, że te dynamiczne wzrosty na razie nie wyglądają impulsowo. Raczej wyglądają na, może to będzie ten scenariusz, na jakąś falę A, następnie A, B, C. Być może D i E, czyli falkę B w trójkącie. Jeszcze jedno podejście w stronę 150, może 160 zł i kolejna sekwencja przeceny. Jeżeli będę pewniejszego, to oznacza, na razie takiego przekonania nie mam, aczkolwiek ten wzrost nie wygląda mi na impuls. Live chat, to na razie idziemy w bok. Mamy dużą, ta hipoteza trójkąta zaczyna nabierać coraz jakby realniejszego kształtu. Ale jeszcze nie mam przekonania, że to jest trójkąt, po którym wybijemy się górą i będziemy gdzieś kontynuować marsz na północ. Stąd ta rekomendacja, myślę, sprzedaj powinna dostać teraz znak zapytania. Czy to faktycznie ten układ 1-2 będzie w mocy, czy jednak różowy trójkąt? No i medical, w przypadku medicala schodzimy w dół, zaraz będą testowane kolejne lokalne minima po przebiciu tych minimów wrześniowych. Będziemy się przyglądać kolejnym dołkom z maja, no ale wydaje mi się, że wieloletnie minima, jeśli nie historyczne minima na medicalu do poprawienia i dopiero wtedy walor będzie najprawdopodobniej do podebrania. Jeśli chodzi o najmniejszy sektor, który dla Państwa pokrywam, czyli SWIG, tutaj jakichś wielkich konkluzji czy wniosków też nie mam. W przypadku Rainbowa doszliśmy do strefy, gdzie ewentualnie mogłaby się ta sekwencja korekcyjna kończyć. Mi się Rainbow technicznie nie podoba. Z tego względu, że mamy dominującą tendencję spadkową, która oznacza, że przecena się nie zakończyła. To, co nastąpiło po tej przecenie, jest to ewidentny układ korekcyjny. Jest to jakaś kombinacja układu korekcyjnego. Tyle, że ona oczywiście dopuszcza możliwość nawet dalszych 20-30% wzrostów, nawet z obecnych poziomów. Ale w długim terminie, po zakończeniu tego układu korekcyjnego, okolice 16-15 zł powinny być poprawione. Czyli jeżeli sobie przyjrzymy się na zasięgi, to jest przepołowienie waloru. Stąd wydaje mi się, że to może być dobre miejsce do realizacji zysku na tym podmiocie. Jeśli chodzi o Forte, dobrze zareagowaliśmy na tym głębszym zniesieniu Fibonacciego, gdzie potencjalnie fala druga mogłaby się zakończyć. Mamy zalążek impulsu, więc prawdopodobnie 1-2, jedynka za nami, być może budujemy dwójkę i cały czas uważam, że w dłuższym terminie w stronę tych 50 zł Forte może zmierzać.
Kolejny papier to Wielton i tu mamy pozytywną w końcu reakcję na Wieltonie. Testujemy górne ograniczenie klina kończącego. No i widzimy szeroką dywergencję formacji klina. Przebicie tego poziomu będzie jakby potwierdzeniem sygnału kupuj, bo na Wieltonie najprawdopodobniej realizujemy trójfalową sekwencję spadkową ABC, gdzie ten impuls wprawdzie w ostatniej fali dość mocno zaczyna się tutaj wyciągać ten klin, ale cały czas wędrujemy po dolnym ograniczeniu kanału. Jak wybijemy formację klina, to otwieramy sobie drogę przynajmniej do tych 9-10 zł, jeśli nie na historyczne maksima. W przypadku Agory też pozytywnie zareagowaliśmy na linii trendu wzrostowego i na zniesieniu Fibonacciego. Nie jest to może zbyt dobry teraz moment do kupna Agory, aczkolwiek mamy potencjały nawet dość silnych wzrostów, aczkolwiek na razie ten walor mnie nie przekonuje, żeby w tym momencie go kupować. Tak jak publikowałem spółkę dnia bodajże na tych poziomach, gdzie uderzaliśmy w to wsparcie, to był moment do kupna. Obecnie nie jest to dobre miejsce do akumulacji, aczkolwiek jeśli udało się Państwu kupić zgodnie z tym zaleceniem w spółce dnia, to możemy po prostu ten papier trzymać. I na samym końcu Celon Pharma, na której przerysowałem dzisiaj układ falowy i ta alternatywa, którą Państwu pokazywałem, trójkąta, moim zdaniem nabiera w tym momencie sensu. To by oznaczało, że wcześniejszy wzrost zbudowały nam jakąś falę W, następnie trójkąt zbudował nam X, a ten impuls wzrostowy, który się zakończył, prawdopodobnie ukształtował falę A. To by oznaczało, że mamy kolejną sekwencję korekcyjną w postaci trójkąta, z którego możemy się wybić górą. Natomiast nie jest to dobre miejsce obecnie do otwierania pozycji długich, a ja bym poczekał na test 40 zł, taka strefa 38, 50, 40 zł, to będzie miejsce, gdzie będę mocno zastanawiał się nad otwarciem pozycji długiej i ewentualnym dodaniem Celon Farmy do portfela. Na razie jeszcze nie. To jest tak jak, myślę, że tak jak azoty, ten sam schemat, że czekam na ten ruch korekcyjny, żeby ewentualnie do portfela ten papier dodać. Podsumowując, jeśli chodzi o sektor gamingowy, na razie żadnej spółki nie rekomenduję, aby trzymać w portfelu. Uważam, że tą okazją do dodania w najbliższych tygodniach może być Playway, jak powiększymy korektę spadkową. Absolutnie wszystkie te spółki energetyczne, 5 spółek energetycznych powinno się znaleźć w portfelu. Ja rekomenduję mocne przeważenie w ten sektor utilitiesów. Mamy piękne oznaki zakończenia długoterminowych spadków. No i ostatnie sesje potwierdzają moc tego segmentu. Jeśli chodzi o kolejne segmenty, chemia, paliwa, w tym momencie żadnych z tych walorów nie chciałbym posiadać w portfelu, natomiast nad azotami zaczynam się zastanawiać. Jeśli zobaczymy tą korektę spadkową, o której Państwu mówiłem, to być może wtedy azoty pojawią się w portfelu, na razie na watchliście. Jeśli chodzi o następny sektor, największy sektor w WIG-u, czyli banki, to absolutnie alior do akumulowania. No i również cały czas ING, natomiast tutaj myślę z mniejszym trochę naciskiem, ale zwłaszcza czekam w dłuższym terminie na okolice 90 zł na PKO i to byłby mój najsilniejszy wtedy buy w sektorze, ale na razie Alior i ING. Jeśli chodzi o telekomy, widzimy pozytywną tendencję wzrostową, aczkolwiek ostatnio to nie jest jakby najmodniejszy temat na rynku, ale uważam, że Play, Orange cyfrowy, jak i nawet Netia są do akumulowania czy do trzymania w portfelu. Ze spółek z WIG20 przede wszystkim widziałbym JSW w portfelu. Tutaj top pick, to jest zdecydowanie mój lider. Zmienność może być olbrzymia, ale żadnej z tych pozostałych spółek z WIG20, które Państwo widzą powyżej, na chwilę obecną nie chciałbym posiadać w portfelu. Z mniejszego segmentu, z MWIG-u, zdecydowanie Alumetal na tak, na kontynuację trzymaj. Nad CCC się zastanawiam, tak jak Państwu powiedziałem, potrzebuję jeszcze zobaczyć test minimum. Może uda nam się zejść do okolic 105 zł i wtedy dołożyć go do portfela. Develia cały czas natrzymaj, jak i Bogdanka natrzymaj, czyli zarówno Develia, jak i Bogdanka w portfelu. GPW też obserwuję, ale potrzebuję zobaczyć niższe poziomy na tym podmiocie. No i z najmniejszych spółek Wielton i Forte. Te dwa walory dalej rekomenduję, aby utrzymywać w portfelu. Na Wieltonie widzimy już bardzo fajne reakcje, a w przypadku Forte mało płynny papier, więc niekoniecznie uda nam się złapać tą korektę w ramach fali drugiej, więc trzymamy go w dłuższym terminie. Nad Agorą się zastanawiam, ale wydaje mi się, że timingowo to nie jest najlepszy moment.
no i także nad Ceylon Farmą. Jeśli pogłębimy dołek, ten lokalny dołek, dokończymy trójkąta, może wtedy Ceylon Farma wejdzie do portfela, czyli na watch liście mamy ewidentnie Playway, Azoty, Ceylon Farmę, Pekao S.A. czy CCC. Te walory na razie na watch liście, a walory, które chciałbym mieć w portfelu, już Państwu przekazałem. To tyle w dzisiejszej odsłonie tygodnia na GPW, do kontekstu makroekonomicznego, do tego, co słychać na rynkach światowych, jak i również do zaprezentowania portfela na S&P 500, czyli amerykańskiego. Do tego wszystkiego zachęcam Państwa do odtworzenia drugiego nagrania. Z mojej strony to jest wszystko. Dziękuję dzisiaj za uwagę i słyszymy się jak zwykle za tydzień.